Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to operon laktozowy. Operon jest to jednostka transkrypcyjna występująca u prokariontów. W jej skład wchodzi kilka genów kodujących białka powiązane ze sobą funkcyjnie. Dzięki operonowi możliwa jest regulacja ekspresji genów, a dzięki tej regulacji mikroorganizm może reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne, np. obecność lub brak substancji odżywczych w otoczeniu. Operon jest to grupa genów, natomiast z pojęciem operonu wiąże się także pojęcie regulonu, a regulon jest to grupa operonów. I przykładem regulonu jest np. regulon u E. coli, który się składa z trzech operonów i jest to operon laktozowy, maltozowy i arabinozowy. Operon laktozowy składa się z trzech genów leżących liniowo obok siebie. Geny te są zaangażowane przez bakterie w procesie przyswajania laktozy. Operon laktozowy jest to przykład operonu indukowanego, a operon indukowany, inaczej kataboliczny, jest to operon, który zawiera geny kodujące enzymy zaangażowane w procesach katabolicznych, czyli w procesach rozkładu, a ich ekspresja kontrolowana jest przez substrat. To znaczy, że produkcja enzymu zachodzi tylko wtedy, gdy substrat jest obecny w środowisku. Nawiązując do poprzedniego slajdu, jeżeli nie ma w otoczeniu laktozy, bo jest to operon laktozowy, to operon jest zablokowany. Na czym to polega? Brak laktozy powoduje, że represor staje się aktywny. Ten represor następnie przyłącza się do operatora i blokuje operator. Z tego powodu cały operon zostaje zablokowany. Nie dochodzi do transkrypcji i translacji i nie powstają enzymy, które biorą udział w rozkładzie laktozy, czyli w procesach katabolicznych. Natomiast kiedy laktoza jest obecna w otoczeniu, łączy się ona z represorem i dzięki temu ten represor staje się nieaktywny. A ponieważ represor jest nieaktywny, nie blokuje on operatora, a wolny operator to warunek tego, aby doszło do transkrypcji i translacji. Operon jest odblokowany i powstają enzymy, które biorą udział w rozkładzie laktozy. Podsumowując, operon laktozowy jest to operon kataboliczny. I tutaj produkcja enzymu tylko wtedy, gdy laktoza jest obecna w otoczeniu. Czyli jeżeli jest brak laktozy, operon jest zablokowany, nie dochodzi do transkrypcji i translacji i nie powstają enzymy, które biorą udział w rozkładzie laktozy, ponieważ nie ma czego rozkładać. Natomiast w przypadku, gdy laktoza jest obecna w otoczeniu, ten operon jest automatycznie odblokowywany przez laktozę i dochodzi do transkrypcji i translacji, powstają te trzy enzymy, które biorą udział w rozkładzie laktozy. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.